Czasami zastanawiam się, czy łatwiej jest opowiadać o motocyklach, w których zmieniło się tylko coś, kilka drobiazgów, czy łatwiej jest opowiadać o motocyklach całkowicie nowych, takich właśnie jak nowy Tiger 1200. Tutaj sprawa jest o tyle skomplikowana, że tych rzeczy jest tak bardzo dużo, że musiałbym tutaj stać z długą listą notatek i opowiadać wszystko punkt po punkcie, aby czegoś nie pominąć. Więc może umówmy się tak, opowiem o swoich pierwszych wrażeniach z jazdy, opowiem o tym, dla kogo jest ten motocykl, dla kogo może być odpowiedni na podstawie tego, czego się tutaj dowiedziałem po tych jazdach testowych. A jeśli chodzi o szczegółowe parametry techniczne czy listę wyposażenia dla poszczególnych wersji, to zostawię to już Wam, bo na pewno to znajdziecie na polskiej stronie Triumfa i takich detali chyba ode mnie nie potrzebujecie. Potrzebujecie chyba raczej opinii. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dajcie znać w komentarzach, jeśli jest inaczej, jeśli mamy opowiadać o szczegółach technicznych. Wspomniałem o kilku wersjach, właśnie Triumph zawsze tak robił i to akurat się nie zmieniło. Również w przypadku Tigera 1200, tego najnowszego, który stoi przede mną, mamy do czynienia z kilkoma różnymi wersjami. Właściwie tak jakbyśmy mieli 5 różnych skonfigurowanych motocykli. Oczywiście każdy z nich możemy jeszcze dodatkowo modyfikować, możemy dobierać wyposażenie, możemy je zmieniać względem siebie, ale generalnie zaczynamy od tego, że bazowo wybieramy pomiędzy wersją GT, a pomiędzy wersją Rally. Rally oczywiście jest bardziej offroadowa, GT jest nastawiona na jazdę po szosie, co nie zmienia faktu, że można mieć GT-ka i też jeździć nim po szutrach i w lekkim terenie, jak najbardziej. Jeśli chodzi o wersję GT, to nie dość, że jest podstawowa GT, to jest jeszcze GT Pro i GT Explorer, ta z 30-litrowym zbiornikiem paliwa. Jeśli chodzi o wersję Rally, to jest Rally Pro i Rally Explorer, również z 30-litrowym zbiornikiem paliwa, ale oczywiście nie tylko zbiornik paliwa jest tutaj tą cechą charakterystyczną. Wrażenia z jazdy. Najważniejsza rzecz, jaka się tutaj zmieniła, to ten wyraźny spadek masy. Tak jak powiedziałem na początku, 25 kg. Nie to, że zwiększyło się tutaj moc, nie to, że mamy tutaj nowy silnik tego crossplana, nie cała masa innych zmian czy zmiana w wyglądzie robi największą różnicę, tylko właśnie ta ogromna różnica w masie własnej. Ja pamiętam jeszcze starego Triumfa Tigera Explorera, bo wtedy jeszcze Explorer było w nazwie, zanim zostało to usunięte. To był potwornie ciężki motocykl. Później Explorer zniknęło z nazwy. Ten motocykl został mocno odchudzony, no ale wciąż to jeszcze jednak nie było to. Brytyjczycy nie ukrywają, że głównym konkurentem dla Tigera 1200 jest oczywiście BMW R1250GS. No i co tu się dużo oszukiwać, to po prostu w niego celowali od początku do końca. Chcieli, aby Tiger 1200 był mocniejszy i mając te 150 koni jest o kilkanaście koni mocniejszy od GS-a. Po drugie, chcieli, aby był od GS-a lżejszy i to również udało im się zrobić. Jak osiągnęli te oszczędności masy? Mamy w zasadzie całkowicie nową ramę. Ta rama jest około ponad 5 kg lżejsza od poprzedniczki. Jak spojrzycie też na ten charakterystyczny tylny wahacz, również tutaj było kilogramów. Gdzie właściwie byśmy się nie przyjrzeli, tam można pewne oszczędności w masie znaleźć, włącznie z tą jednostką napędową, która też, jak już powiedziałem, jest tutaj zupełnie nowa, choć wciąż jest to jednostka rzędowa, trzycylindrowa, tak jak to zawsze w Tigerze dużym było. Ja miałem okazję pojeździć zarówno na GT-kach, jak i na rally. Jeździliśmy bardzo dużo po asfalcie, później sporo w terenie. I takim lżejszym, i takim średnio trudnym. Hardkorowego terenu nie było, bo to nie jest motocykl do tego, żeby jeździć w hardkorowym terenie. To jest motocykl typu adventure, motocykl turystyczny, który zachęca nas do tego, żeby czasami zjechać z asfaltu, który świetnie sobie poradzi na asfalcie bez złej jakości. I do tego go należy wykorzystywać i o tym należy pamiętać. Nikt tutaj chyba nawet nie chce udawać, że mamy do czynienia z motocyklem, który pojedzie po wielkich głazach przez rwącą rzekę albo którym przeprawicie się przez jakieś błoto. Oczywiście jak się uprzecie, to się przeprawicie, ale to nie jest motocykl do tego. Pomimo, że jest 25 kg lżejszy od poprzednika, no to wciąż nie jest to 250 w dwusuwie, lekka, crossowa. Ważna rzecz.
Tiger 1200 w tym momencie całkiem fajnie wypada w stosunku do Tigera 900, to znaczy jest od niego niewiele cięższy, około 10%, a ma około 50 czy 60% więcej mocy momentu obrotowego. Oczywiście kosztuje też sporo więcej. Ceny Tigera 1200 będą się zaczynały od 77 tysięcy złotych, w zależności od wyposażenia, które sobie wybierzecie. Tak czy inaczej, w tym momencie 1200 stał się bardziej kuszącą propozycją dla osób, które rozważają 900, dlatego że nie jest po prostu ciężkim klocem. Jest zwinnym, fajnym, przyjemnym motocyklem, z którym poradzą sobie osoby już na średnim poziomie doświadczenia. Takim początkującym nigdy nie polecamy tego typu motocykli ze względu na ich gabaryty, ze względu wciąż jednak na ich sporą masę własną. Wszystkie wersje mają na wyposażeniu hamulce Brembo, wszystkie mają zawieszenie półaktywne. Tutaj na tym nowym, dużym, kolorowym wyświetlaczu, który ma przekątną 7 cali, akurat kolorowy wyświetlacz nie jest w dzisiejszych motocyklach już chyba niczym spektakularnym, no ale jest, ważne, że jest. Bez niego ciężko byłoby się poruszać pomiędzy tymi wszystkimi ustawieniami. Możemy tutaj całkiem dużo rzeczy regulować, począwszy od ustawień zawieszenia, skończywszy na wyłączaniu kontroli trakcji, czy przełączania pomiędzy różnymi trybami jazdy, podobnie jak w innych Tigerach, jak w nowych 900-kach, również tutaj tych trybów do wyboru mamy kilka. Mamy opcję Enduro, która wyłączy nam na przykład ABS na tylne koło, a na przednim kole pozostawi. Mamy opcję Enduro Pro, która całkowicie wyłączy ABS na obydwu kołach i wyłączy też kontrolę trakcji. Właśnie, kontrola trakcji może być włączona w takim domyślnym trybie drogowym, może być włączona w tryb offroadowy, albo może być całkowicie dezaktywowana. Mamy trzy opcje. Ta kontrola trakcji w trybie offroad to nie jest taka kontrola trakcji, która pozwoliłaby na to, żebyście wychodzili slajdami z zakrętów. To nie jest taka kontrola trakcji, która pozwoli na jazdę w trochę cięższym terenie, na naprawdę agresywną jazdę. To jest jazda po to, żeby ktoś, kto nie jest wyjadaczem, jeśli chodzi o jazdę w terenie, bezpiecznie pokonał offroadowy odcinek. Po to, aby bezpiecznie mógł się przeprawić przez jakąś długą, shooterową drogę, czy przez jakąś drogę, na której będzie trochę piachu. Ta kontrola trakcji ma zapewnić bezpieczeństwo, a nie multum zabawy i, tak jak powiedziałem, wychodzenie slajdami z zakrętów. Tego się tutaj nie da robić. Żeby to robić, trzeba po pierwsze wyłączyć całkowicie kontrolę trakcji, po drugie trzeba to potrafić robić. Triumph mówi wprost, jeśli potrafisz dobrze jeździć w terenie, to ok, możesz dezaktywować kontrolę trakcji, natomiast nie dajemy Ci kontroli trakcji wielostopniowej, której mógłbyś sobie regulować jej czułość, tak jak to na przykład jest w niektórych KTM-ach. Tych nowości na wyposażeniu Tigera 1200 jest całkiem sporo. Jedną z takich rzeczy jest na przykład tylny radar, który monitoruje martwą strefę, czyli tą strefę, w której znajduje się jakiś pojazd, a my go nie widzimy w lusterku. I tutaj kontrolka na bocznym lusterku informuje Was o tym, że w tej strefie znajduje się jakiś pojazd. Nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem tego systemu w przypadku motocykli. Tutaj ta kontrolka świeciła się przez większość czasu, kiedy jechaliśmy w grupie, więc za mną były jakieś motocykle i ona w zasadzie cały czas dawała znać. Nie wiem, czy mógłbym z tego systemu jakoś skorzystać. Pewnie gdybym tak sam dla siebie prywatnie kupował Tigera 1200, to akurat ten system bym sobie odpuścił, no ale wspominam o nim, bo jest nowością. Zdecydowanie na plus ergonomia. Ja mam 1,83 cm wzrostu. Położenie, wysokość siedzenia jest zależna od wersji, zależna od wyboru tej opcji, natomiast już mniejsza o odległość od ziemi. Natomiast jeśli chodzi o samą ergonomię, o pozycję za kierownicą, o tą szeroką kierownicę, szerszą w przypadku wersji rally, poczucie pewności, bezpieczeństwa, kontroli nad tym, co się dzieje z motocyklem, zarówno pozycja siedząca, jak i pozycja na stojąco w przypadku osoby o moim wzroście ponad 1,80 m, absolutnie idealna, niczego bym tutaj nie zmieniał. Bardzo fajnie, pewnie się czułem w tym motocyklu. Również tutaj ten chwyt pomiędzy nogami zbiornika paliwa bardzo pewny i pod tym względem absolutnie 10 na 10, jeśli chodzi o moje oczekiwania. Ochrona przed wiatrem. Jeśli wiecie, że nie jest to motocykl typu, nie wiem, GTL czy Honda Goldwing, tylko jest to motocykl typu Adventure, no to wtedy nie oczekujecie jakiejś super ekstra ochrony przed wiatrem.
tylko oczekujecie takiej ochrony przed wiatrem, jaką zapewniają motocykle typu Adventure i wtedy nie będziecie zawiedzeni. Ta szyba po podniesieniu do maksymalnego górnego położenia przy tym wzroście w okolicach 1,80 m powinna być wystarczająca, ewentualnie można dorzucić jeszcze mały deflektor. Tak czy inaczej, jeśli chodzi o ochronę nóg, ochronę naszego tułowia, wszystko jest jak najbardziej ok. Dodatkową ciekawostką są tutaj te małe spoilery, trudno mi to w zasadzie jakoś inaczej nazwać. Nie wiem, no jest to coś, co zmienia przepływ powietrza z chłodnic. Chodzi o to, żeby gorące powietrze nie dmuchało na nasze nogi bezpośrednio z chłodnic. To akurat docenimy szczególnie latem, bo teraz, kiedy jest jeszcze całkiem chłodno, to nie ma to większego znaczenia. Właściwie to może nawet przydałoby się trochę tego ciepłego powietrza dmuchającego na nogi. Panowie z Triumfa, opowiadając o konkurencji Tigera 1200 podczas konferencji prasowej, właściwie cały czas odnosili się tylko do GS. Oczywiście hasło GS nigdy nie padło, ale po porównaniach liczbowych, jeśli chodzi o moc czy masę własną, można było natychmiast się zorientować, że chodzi o GS-a. Upomnieliśmy ich tylko, że nie jedynie GS, ale przecież jeszcze Moto Guzzi V85 TT. To również pewnego rodzaju konkurencja, oczywiście o znacznie mniejszej mocy, innym temperamencie, ale jednak konkurencja. A co czyni Moto Guzzi konkurentem w tej klasie? Oczywiście przeniesienie napędu za pośrednictwem wału kardana. To jest tutaj ten podstawowy czynnik, który tworzy pewnego rodzaju grupę właśnie dla Tigera 1200, dla dużego GS-a i dla Moto Guzzi V85 TT, dlatego że przecież te duże KTM-y typu Adventure mają przeniesienie napędu za pośrednictwem klasycznej przekładni łańcuchowej, a nie za pośrednictwem wału. W związku z tym, że mamy nowy silnik, zmienił się również dźwięk, do tego dorzucono tutaj kompletnie nowy układ wydechowy, to wszystko sprawia, że Tiger 1200 brzmi dość charakterystycznie. Brzmi z pazurem i tak też oddaje moc, szczególnie kiedy pokręcicie go powyżej 5-6 tysięcy obrotów na minutę, to tutaj naprawdę bardzo dużo się dzieje. Ja zastanawiam się, czy w ogóle motocyklowi turyści, którzy szukają przygody w długodystansowej turystyce, potrzebują aż takiej mocy. 150 koni to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. My podczas tych jazd testowych, nie wiem, może raz, może dwa wykorzystaliśmy górne zakresy prędkości obrotowych w tym motocyklu i to tylko po to, żeby po prostu je sprawdzić. Z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak napędza się Tiger 1200, kiedy troszeczkę go pogonimy na tym trzecim, czwartym biegu do wyższych prędkości. No i rozpędza się jak szalony, ale czy będzie to potrzebne na co dzień, kiedy zabierzecie pasażerkę, pasażera, obładujecie motocykl kuframi? Myślę, że to jest moc z absolutnie z naddatkiem i już na pewno nikomu jej tutaj nie braknie. Co najwyżej ktoś może po prostu czuć, że jej nie wykorzystuje, bo jest jej tutaj aż tak dużo. Od tego chyba zacząłem i na tym zakończę, że najważniejszą rzeczą jest tutaj nie to, że jest jeszcze więcej mocy, nie to, że są te wszystkie bajery, że jest piękny kolorowy wyświetlacz, na którym wszystko fajnie się dzieje, jak w bardzo nowoczesnym motocyklu, którym jest Tiger 1200. Nie bajery typu tylny radar, nie jakieś inne rzeczy, które się tutaj pozmieniały. No dobra, wygląd jest jeszcze ważny, bo ta przednia lampa wygląda naprawdę świetnie. Ale to odchudzenie tego motocykla jest tutaj absolutnie kluczowym elementem, który stawiam absolutnie na pozycji numer jeden. I ze względu na to odchudzenie teraz brałbym Tigera 1200 pod uwagę. Nawet wtedy, kiedy myślałbym o 900, zastanowiłbym się, zadałbym sobie dwa razy pytanie, czy dołożyć trochę kasy i być może wziąć tego większego Tigera 1200. I to nie ze względu na moc, tylko ze względu na jego gabaryty. Ja lubię akurat takie adventury. Większe, potężne, bardzo wygodne, z jeszcze lepszą ochroną przed wiatrem w stosunku do 900. O odniesienia do dużego GS-a mnie nie pytajcie, dlatego żeby robić taki test porównawczy, to trzeba po prostu się nad tym pochylić, poświęcić 2-3 dni, porozmawiać z kolegą, wspólnie wyjechać gdzieś, porównać. Coś takiego może robimy razem z Piotkiem Jędrzejakiem w ramach jednego z kolejnych testów na łamach kanału YouTube'owego MotoGN.pl i wtedy wyciągniemy jakieś wnioski. Tak pochopnie to nie chciałbym się wypowiadać na temat porównania. Na pewno, jeśli zorganizujemy taki tekst, chciałbym, żeby wystąpił w nim też spokojniejszy i słabszy Moto Guzzi. I na pewno, jeśli ktoś patrzy na parametry
patrzy na to, że motocykl musi mieć dużo mocy, musi ważyć jak najmniej, ale jednocześnie musi być to duży adventure, no to faktycznie argumenty przemawiają teraz za Tigerem 1200 i chyba o to Anglikom chodziło. Oni doskonale wiedzą, że wiele osób kupuje jednak przede wszystkim zaglądając dane techniczne. Ja polecam nie kupować zaglądając dane techniczne, tylko skupić się na swoich emocjach. Ja te emocje dziś na Tigerze 1200 miałem bardzo dobre i gdyby miał przy sobie odpowiednią gotówkę, to pewnie wróciłbym na nim do Polski. Na dziś to tyle, do zobaczenia, dziękuję.